Jak każdego roku w dniach poprzedzających święto zmarłych wokół cmentarzy zmienią się zasady organizacji ruchu. Najwięcej będzie ich w okolicach ulicy Bakałarzewskiej. Na tej ulicy od mostu na Czarnej Hańczy do ulicy Grunwaldzkiej już obowiązuje obustronny zakaz zatrzymywania się. Nie dotyczy on zatok parkingowych. Z Bakałarzewskiej nie wolno również skręcać w lewo w ulicę Zarzecze i Staszica. Na tym samym odcinku Bakałarzewskiej zamknięta została ścieżka rowerowa. Zmotoryzowani mogą pozostawiać swoje pojazdy na wyznaczonych parkingach. Znajdują się one na ulicach Zarzecza przy stadionie, w zatokach parkingowych przy arterii wiodącej wzdłuż cmentarza, czyli ulicy Bakałarzewskiej, oraz na terenie Nowego Bazaru Miejskiego przy ulicy Grunwaldzkiej. Na ulicy Traktorzystów od Bakałarzewskiej do Bolesława Chrobrego obowiązuje zakaz zatrzymywania. Na ulicy Grunwaldzkiej zakazem objęte obie strony tej drogi, od ronda Szczepanika do ronda Zesłańców Sybiru. Z tego zakazu wyłączone są zatoki parkingowe. Zakaz zatrzymywania się obowiązuje też na ulicy 24 sierpnia na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ronda Zesłańców Sybiru. Z ulicy Zarzecze nie skręcimy w kierunku Nowego Bazaru. Tutaj możemy tylko skierować się w stronę centrum Suwałk. Zmianami objęto również ulicę Staszica. Stąd możemy skręcić tylko w kierunku ronda Powstańców Styczniowych. Od Bakałarzewskiej aż do Konarskiego nie wolno się zatrzymywać, za wyjątkiem zatok parkingowych. Lista zmian w organizacji ruchu przy drugim cmentarzu, tym na Reja, jest krótsza. Od ronda ofiar obławy augustowskiej do wjazdu do żwirowni obowiązuje zakaz zatrzymywania się po obu stronach jezdni. Tak jak każdego roku, parking znajduje się w sąsiedztwie cmentarza. Wymienione zmiany obowiązują do 3 listopada do godziny 7 rano.